Cześć, mam na imię Jakub i tworzę kanał Wypad z kraju do raju. Dziś odpowiem Wam na 10 pytań, dzięki którym zdecydujecie, która wyspa bardziej pasuje do Waszych upodobań, dzięki czemu Wasze wakacje na Balearach będą zapamiętane do końca życia. Przez wiele lat Baleary były głównym celem dla tych z nas, którzy chcą spędzić wyjątkowe wakacje na słońcu, a nawet kupić tam nieruchomość. Ale która z wysp Balearów jest najlepsza? Postanowiliśmy na początku zdyskontować imprezową wyspę Ibizę i skoncentrować się na dwóch M, czyli Majorce i Minorce. Więc co jest lepsze z tych dwóch? Cóż, wszystko zależy od tego, czego szukasz. Skąpane w słońcu plaże przypominające zatoczki, turkusowe wody idealne do pływania i sportów wodnych, wyśmienita kuchnia śródziemnomorska, piękna wieś, architektura czy kultura? Cóż, prawda jest taka, że zarówno Majorka, jak i Minorka oferują to wszystko i jeszcze więcej. Obie wyspy mają praktycznie identyczny klimat z około 250 słonecznymi dniami w skali roku, ale są między nimi subtelne różnice. Jeśli Majorkę nazywamy perłą Balearów, to Minorka zasługuje na, aby nosić nazwę ukrytego klejnotu Morza Śródziemnego. Oczywistą różnicą między Minorką a Majorką jest to, że Minorka jest znacznie mniejsza. To także trochę ukryty klejnot, ponieważ jego sąsiadka Majorka jest znacznie lepiej znana na arenie międzynarodowej. Jak możesz sobie wyobrazić, Minorka jest znacznie cichsza niż jej większa sąsiadka. Po pierwsze, stolica Majorki, Palma, ma 4 razy więcej mieszkańców niż cała Minorka. Minorka nie jest też tak bogata jak Majorka. Nie znajdziesz wielu miliarderów pozujących na swoich superjachtach. Na Minorce nie znajdziesz mnóstwa pijanych młodych facetów i kobiet walczących o butelkę wódki. Zamiast tego znajdziesz łagodną, niezwykle ładną wyspę z fascynującą historią i kulturą oraz zdrowy szacunek dla środowiska. Minorka została uznana za rezerwat biosfery UNESCO już w 1993 roku. Może nie wiedziałeś, ale Minorka była kiedyś brytyjską bazą marynarki wojennej, która zdobyła wyspę podczas wojny w 1708 roku. Ponadto, będąc znacznie cichszą niż Majorka, Minorka jest idealna na rodzinne wakacje i bardzo bezpieczna dla dzieci. Szczególnie na południu wyspy znajdziesz przepiękne białe plaże, idealnie do pływania i opalania. Pamiętaj, aby po obejrzeniu zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę i komentarz. Obie wyspy oferują najwspanialsze plaże i atrakcje na udane wakacje. Ale co dokładnie? Czym się różnią? Dowiedz się, która z tych dwóch wysp najlepiej pasuje do Twoich wakacji na Balearach. Dzięki odpowiedziom na 10 pytań zawierają one również lokalne wskazówki i informacje, dzięki którym możesz spędzić wspaniałe wakacje. Więc którą wyspę byś wybrał? Numer 1. Chodzisz głównie na plaże. Same plaże to doskonały powód, aby odwiedzić Baleary. Największa wyspa Majorka ma linię brzegową o długości 555 km i łączną powierzchnię 3640 km2. Do wyboru jest ponad 200 plaż. Na przykład Alcudia to czysta, biała, piaszczysta plaża o długości prawie 2 km z turkusową, przeźroczystą wodą. Jest to rodzaj plaży, która sprawia, że Majorka jest atrakcyjnym miejscem docelowym. Port de Sole to kolejny przykład pocztówkowych plaż Majorki ze wzgórzami Tramuntana w tle, ale jednocześnie mnóstwem barów, restauracji, przystań, promenad i innych udogodnień, w tym sportów wodnych. Ponieważ Majorka od dawna przyjmuje więcej turystów niż Minorka, posiada więcej udogodnień i możliwości rozrywki. Oznacza to jednak również, że plaże mogą być bardziej ruchliwe. Minorka jest młodszym bratem Majorki, spokojniejszym, z mniejszą liczbą odwiedzających. Oferuje więcej plaż na mniejszych i mniej zaludnionym obszarze. Około 700 km2 składa się na wyspę, co stanowi 1/5 Majorki, z 216 km linii brzegowej i około 1/10 populacji Majorki. Na Minorce każdego dnia możesz wybierać spośród około 75 plaż. Są to często urocze, ukryte kalas lub piaszczyste zatoczki między skalistymi klifami. Dlatego każda mała plaża na Minorce może być wspomnianym odkryciem i miejscem relaksu. Minorka jest po prostu idealna dla podróżników, którzy lubią wędrować, spacerować i odkrywać te sekretne zatoczki plażowe. Niektóre z najbardziej spektakularnych plaż na Minorce to Sonsaura, Cala Turqueta i Cala Macarella. Słynna Cala Macarella, która oferuje w tej samej zatoce odległą małą plażę dla nudystów zwaną Cala Macarelletta, znajduje się dokładnie 16 km od miasta Ciutadella de Menorca. Numer 2. Lubisz odwiedzać ładne miejsca lub miasteczka na wakacjach.
Palma jest stolicą i miastem o największej populacji Balearów. Skoncentrowana jest tam prawie połowa mieszkańców Majorki, co sprawia, że Palma de Mallorca jest tętniącym życiem miastem z mnóstwem rzeczy do zrobienia. Najbardziej znaną atrakcją jest katedra Le Se, górująca nad miastem symbol Palmy de Mallorca. Palma to przyjemne miasto, które może zapewnić prawdziwą wakacyjną atmosferę. Wybierzesz się na spacer po uroczych uliczkach i wzdłuż Passo Marittimo, czyli ładnej promenady z palmami w okolicy portu. Jeśli wolisz mniejsze miasta, możesz odwiedzić takie miejsca jak Alcudia, pięknie zachowana średniowieczna wioska z mariną i plażą. Świetna wycieczka dla całej rodziny. Na Minorce równie piękne plaże można przeplatać z jednodniowymi wycieczkami do wiosek i miasteczek. Największe miasta to stolica Mahon i Ciutadella, które mają blisko 30 tysięcy mieszkańców, czyli dużo mniej niż prawie półmilionowa populacja mieszkańców Palma de Mallorca. Ponieważ miasta na Minorce są stosunkowo małe, w zamian oferują relaksujący dzień. Wybierzesz się na przyjemny spacer po romantycznej starówce Ciutadella lub wybierzesz się na wycieczkę łodzią do drugiego co do wielkości naturalnego portu na świecie, czyli Mahon. Numer 3. Załóżmy, że lubisz rozrywkę lub wieczorne imprezy. Goście, którzy uwielbiają wieczorne wyjścia, prawdopodobnie woleliby Majorkę. Na przykład Palma de Mallorca oferuje wiele barów, a także klubów nocnych, takich jak Titos i Pasha Majorka. Noce na Minorce są na ogół spokojniejsze. Pijanie imprezowicze to rzadkość na tej wyspie. Niewiele jest też miejsc do rozrywki w nocy. To nie znaczy, że na Minorce nie ma nic do roboty. Jej charakter bywa określany jako hipisowski. Zajęcia towarzyskie na wyspie są bardziej zrelaksowane. Obowiązkowym miejscem na wieczorne wejścia jest Cava de Xoroi, czyli najsłynniejsza jaskinia na wyspie. Została przekształcona w dyskotekę, gdzie można wypić drinka, zrelaksować się przy muzyce i podziwiać piękny zachód słońca, po którym odbywają się występy DJ-ów i wieczory tematyczne. Numer 4. Załóżmy, że wolisz lokalne i autentyczne plaże od ruchliwych i popularnych. Plaża i spokój natury. Według każdego Hiszpana Minorka jest najbardziej autentyczna z Balearów. Jej krajobraz i plaże są równie bardziej dzikie niż na Majorce. To inny świat, pełen małych plażowych zatoczek słońca i krystalicznie czystej turkusowej wody. Istny raj. Majorka jest bardziej zaludniona, ale oferuje kilka uroczych, cichych miejsc. Jednak znalezienie ich może wymagać więcej czasu, szczególnie w szczycie sezonu. Ale Majorka ma zdecydowanie bardziej dziewicze i naturalne przestrzenie, w których można się udać i zrelaksować. Zarówno Majorka, jak i Minorka oferują odwiedzającym wiele możliwości poznania lokalnego życia. Po prostu idź i odwiedź lokalne targi w miastach takich jak Palma czy Alcudia. Numer 5. Załóżmy, że chcesz poznać lokalną gastronomię. Majorka i Minorka oferują wspaniałe lokalne produkty gastronomiczne i potrawy lub przepisy, które odwiedzające mogą odkryć, takie jak ser Mahon na Minorce i Ensamada de Mallorca. Można je znaleźć na kolorowych lokalnych targach lub skosztować w restauracjach lub barach na wsiach i miasteczkach. Możesz wybrać się na wycieczkę serową, a także wycieczkę po lokalnych winiarniach. Wino produkowane jest na obu wyspach. Majorka jest największym producentem z najważniejszymi winnicami w Binisau i Santa Maria, ale są też mniejsi winiarze rozsiani po całej wyspie. Minorka ma mniej winiarzy, ale można tam również wybrać się na wycieczkę po winnicach. Miłośnikom wina koniecznie trzeba odwiedzić winnicę Binifadet w południowej wiosce Saint Louis. Numer 6. Załóżmy, że lubisz cieszyć się naturą podczas wakacji. Balary to coś więcej niż plaża i słońce. Sierra di Tramuntana, czyli prawie 100-kilometrowe pasmo górskie, obejmuje około 30% terytorium Majorki. W 2011 roku krajobraz kulturowy Sierra di Tramuntana został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Istnieją wspaniałe punkty widokowe jak na Mirador de la Crueta. Wśród gór Tramuntana znajduje się również Pluc de Mayor, najwyższy punkt Majorki i Balearów, 1445 metrów nad poziomem morza. Oprócz zapierających dech w piersiach widoków, możesz cieszyć się romantycznymi wioskami w górach Tramuntana na Majorce. Fornalte, Valdemossa, Deja czy Sole. Wszystko pięknie otoczone oszałamiającą przyrodą, w której możesz uprawiać zajęcia na świeżym powietrzu. Popularny jest również park przyrody Mondrago na Majorce, w pobliżu idyllicznych białych plaż z turkusową krystalicznie czystą wodą wzdłuż imponujących klifów. Nie możesz przeoczyć oczywiście jaskini Caves del Drach. Minorka jest w większości płaska, z tylko jedną górą, Monte Toro, 358 metrów.
Ponieważ znajduje się w samym środku wyspy, możesz obserwować zarys całej wyspy Minorki ze szczytu, a przy dobrej pogodzie nawet dostrzec Majorkę. Minorka to mała wyspa, ale oferuje dużo zieleni, z wieloma polami otoczonymi suchymi, kamiennymi murami. Ze względu na swój wiejski charakter, mniejszą turystykę i mniejszą gęstość zaludnienia, Minorka oferuje spokojne miejsce na wakacje. Wynajęcie ładnej willi jako formy zakwaterowania na Minorce to doskonała opcja na spokojne, oszczędne wakacje. Nie zapomnij odwiedzić Albufera Natural Park de Gra, największego rezerwatu przyrody na Minorce o powierzchni ponad 5000 hektarów. Jest naturalnym siedliskiem setek gatunków zwierząt i roślin, zwłaszcza ptactwa wodnego, i oferuje piękne szlaki turystyczne. W rzeczywistości cała wyspa Minorka została uznana za rezerwat biosfery UNESCO już w 1993 roku. To wyjaśnia, dlaczego często na plażach nie ma żadnych udogodnień. Czasami ze względów estetycznych nie ma nawet koszy na śmieci, więc przygotuj i weź ze sobą torby, aby zabrać ze sobą śmieci. Prawie połowa plaży Minorki nie jest bezpośrednio dostępna samochodem, a niektóre tylko drogą morską. To wyjaśnia, dlaczego wiele łodzi i jachtów kotwiczy w zatoczkach na plaży. Inną opcją dotarcia na plażę jest kajak. Możesz również wybrać się na plażę samochodem lub motocyklem. Wypożyczenie samochodu to najlepszy sposób na poruszanie się po obu wyspach. Ale aby dostać się na dziewicze plaże Minorki, być może będziesz musiał zostawić samochód dalej od plaży i tam dojść. Zawsze jednak warto pokonywać ten dystans. Jeśli interesują Cię informacje o wynajmie auta oraz podpowiedzi, jak nie dać się oszukać, kliknij link w prawym górnym rogu ekranu lub w opisie do tego filmu. Numer 7. A co jeżeli spacery lub jazda na rowerze to Twoja ulubiona aktywność na wakacjach? Minorka jest idealna na spacery, jazdy na rowerze i jazdę konną. Najbardziej znaną i popularną trasą spacerową jest Camí de Cavals, co oznacza ścieżka konna, czyli 185-kilometrowa trasa biegnąca wzdłuż obwodu wyspy. Na Majorce góry Tramontana oferują bardziej wymagające trasy, szczególnie dla rowerzystów. Istnieje również centralna równina Espla, która wymaga mniejszych wysiłków, aby wjechać od wioski do wioski w cudownym krajobrazie. Krajobraz na Balearach jest bardzo piękny, szczególnie wiosną z licznymi kwiatami. Warto wybrać się tam na aktywne wakacje między wrześniem a czerwcem, kiedy podróżnych jest mniej, ale wciąż jest bardzo dużo dni słonecznych i mało deszczu. Wiosna i jesień to także świetne warunki, by cieszyć się plażami bez tłumów. Numer 8. A co jeśli wyjeżdżasz, aby hulać z dziećmi? Majorka i Minorka oferują wiele plaż i naturalnych przestrzeni, w których dzieci mogą bawić się na świeżym powietrzu i cieszyć się wszelkiego rodzaju zajęciami na zewnątrz, takimi jak na przykład jazda konna. Miasta też nie są zbyt duże ani zatłoczone. Na Majorce można znaleźć wiele różnych plaż i kurortów, w których wiele jest przyjaznym rodzinom, z łatwym dostępem plażowym, ratownikami i mnóstwem udogodnień i spokojną, płytką wodą do zabawy dla dzieci. Często można zaparkować samochód w pobliżu plaży i nawet najbardziej dziewicze plaże na Majorce oferują podstawowe udogodnienia. Mimo to Minorka może być atrakcyjna również dla rodzin z dziećmi, ze względu na swoje piękno i spokój. Prawda jest jednak taka, że do wielu z dziewiczych dotoczek plażowych jest trudniej dotrzeć i czasami trzeba tam przejść co najmniej pół godziny od samochodu. Nie są one zbyt wygodne dla rodziców z małymi dziećmi, ale dobrą wiadomością jest również to, że na Minorce jest również sporo plaż, które są idealnie dla rodzin z dziećmi, takich jak na przykład Cala Galdana. Jeśli interesujesz się więcej informacji o Cala Galdana, kliknij link w prawym górnym rogu ekranu lub w opisie do tego filmu. Numer 9. A co jeśli Ty lub Twoje dzieci jesteście fanami sportów wodnych lub innych zajęć na świeżym powietrzu? Minorka może nie ma wielu plaż z zapleczem do uprawiania sportów wodnych, ale odkrywanie spokojnej, przejrzystej wody wzdłuż pięknych plaż kajakiem jest świetne dla całej rodziny. Miłośnicy windsurfingu, żeglarstwa lub nart wodnych mogą udać się do Ses Salinas i Fornelis na północy ze spektakularną zatoką. Fantastycznego śródziemnomorskiego jedzenia można również spróbować w porcie w białej wiosce rybackiej Fornelis. Gorąco polecam lokalną calderetta de langosta lub gulasz z homara. Warto też odwiedzić na północnym brzeżu miejscowość Binibeca. Jeśli szukasz więcej informacji o Binibece, zajrzyj w prawym górnym rogu ekranu. Nie możesz ominąć też Cala en Bosch na Minorce. To kolejna duża zatoka plażowa znana z doskonałych udogodnień, w tym sportów wodnych. Minorka jest idealna do snorkelingu i nurkowania. Jego ciepła turkusowa woda oferuje liczne jaskinie, kolorowe ryby, a nawet wraki statków do odkrycia i zbadania.
Majorka jest również świetna do nurkowania i snorkelingu. Jest wiele miejsc, w których możesz uprawiać sporty wodne, a także możesz wybrać spośród zajęć na świeżym powietrzu, takich jak kanioing i spinaczka. Mnóstwo możliwości. Numer 10. A co jeśli interesujesz się lokalnymi tradycjami i obchodami? Minorka to wyspa o wyjątkowej tradycji końskiej, która sięga średniowiecza. Festiwal koni Jaleo na Minorce to prawdziwy spektakl, który trzeba przeżyć lat, kiedy obchodzony jest w różnych terminach, w różnych miastach i wioskach na całej wyspie. Ses Salinas to jedyne miejsce, które przejęło tą szczególną tradycję Minorki. La Festa de Cavalli de Ses Salinas odbywa się co roku w sierpniu. Mogliśmy wymieniać festiwale, ponieważ mieszkańcy Balearów nie różnią się od reszty Hiszpanii, jeśli chodzi o ich miłość do świętowania. Bez względu na to, którą wyspę wybierzesz, nie będziesz się nudzić. Majorka i Minorka mają wyjątkowe składniki na niezapomniane wakacje. Oprócz niesamowitych plaż i zapierających dech w piersiach górskich scenerii uznanych przez UNESCO, Majorka oferuje tętniącą życiem stolicę oraz wspaniałe życie nocne i program rozrywkowy. Palma jest nadal chwalona przez prasę jako jedno z najlepszych miejsc do życia na świecie. Z drugiej strony Minorka oferuje spokój małej, słabo zaludnionej wyspy i jest uznawana w całości za rezerwat biosfery UNESCO. Jest pełna rajskich zatoczek plażowych z kilkoma autentycznymi małymi miasteczkami i wioskami. Jeśli szukasz więcej informacji o Majorce i Minorce, zajrzyj do opisu filmu, a w prawym górnym rogu ekranu pojawią się również linki do playlist Majorki i Minorki. Blisko 30 filmów z wycieczek i popularnych miejsc. Zasubskrybuj mój kanał, zostaw łapkę w górę i komentarz oraz kliknij dzwoneczek, aby zawsze być na bieżąco z moimi filmami. Ciao, do zobaczenia w kolejnym filmie.